Decyzja radnych w sprawie przejęcia terenów po kopalni Mysłowice przesunięta. Samochód dachował na A4, poszkodowaną zabrał do szpitala Śmigłowiec. Uwaga na złodziei katalizatorów. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest Minął Tydzień w TVN.pl, a takie są szczegóły informacji. Na czwartkowej sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie przejęcia terenów po kopalni Mysłowice został zdjęty z porządku obrad. Radni podkreślili, że popierają przyjęcie darowizny od spółki restrukturyzacji kopalń, ale mają jeszcze wątpliwości, czy miasto będzie stać na rekultywację i zagospodarowanie tych terenów. Prezydent Dariusz Wójtowicz zapowiedział, że w sprawie przejęcia gruntów spotka się w najbliższym czasie z radnymi i złoży wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Przypomnijmy, że teren, który ma być przejęty przez miasto, obejmuje działki i budynki, w tym zabytkowe, między torami kolejowymi, a ulicą Świerczynę i Bytomską. Łącznie ponad 9 hektarów o wartości ponad 11 milionów złotych. W czwartek mysłowiccy strażacy zostali wezwani do wypadku na autostradzie A4 w kierunku Krakowa. Samochód osobowy po dachowaniu znajdował się poza pasem jezdni. Podróżowały nim dwie osoby, a jedna z nich nadal pozostawała w pojeździe. Zespół ratownictwa medycznego, który przybył na miejsce, zdecydował, że kobieta wymaga transportu do szpitala helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego. W celu zabezpieczenia lądowania i startu śmigłowca LPR-u ruch na autostradzie został zamknięty w obu kierunkach. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia ustala policja. W ostatnim czasie policjanci odnotowują w naszym mieście kradzieże katalizatorów z samochodów. Złodzieje działają głównie nocą, a samo wycięcie katalizatora zaparkowanego auta zajmuje im zaledwie kilka minut. Dlatego policja apeluje, jeśli widzimy kogoś, kto wykonuje jakieś prace przy samochodzie, używając do tego lewarka i słychać głośne dźwięki, niezwłocznie powiadommy policję. Tylko wtedy jest szansa złapać złodzieja na gorącym uczynku. Nawet jeśli okaże się, że to sam właściciel naprawia coś w swoim samochodzie, policjanci szybko wyjaśnią sprawę bez żadnych konsekwencji. Przy tego typu kradzieżach ogromne znaczenie ma czas reakcji. Od 1 czerwca wchodzą w życie kolejne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Na czym będą polegać i co się zmieni, sprawdził Bogumił Stoksik. Sporo zmian w prawie o ruchu drogowym weszło w życie na przestrzeni ostatnich miesięcy. Od grudnia kierowcy nie muszą wozić ze sobą prawa jazdy, a kilka dni temu regulowany został status i zasady korzystania m.in. z hulajnóg elektrycznych. Od 1 czerwca nowe przepisy będą obowiązywać także pieszych i kierujących. Ci pierwsi już wchodząc na jezdnię, a nie jak dotychczas tylko przechodząc, będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami. To oznacza tyle, że kierujący dojeżdżając do przejścia będzie musiał zachować szczególną ostrożność, zwolnić, dostosować tą prędkość do takiej sytuacji, że gdy zobaczy pieszego, musi się zatrzymać przed tym przejściem i ustąpić mu pierwszeństwa. Piesi też będą musieli zachować szczególną ostrożność, bo wtargnięcie na jezdnię nadal będzie wykroczeniem. Zaczyna się od ustania funkcji myślowych, a potem wychodzą na ulicę. Nowością będzie również zakaz wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię ze wzrokiem wlepionym w ekran telefonu lub innego urządzenia elektronicznego. Piesi mają być skupieni na sytuacji na drodze, zanim wkroczą na jezdnię. Dopuszczalna będzie jednak rozmowa przez telefon, bo nie wpływa na nasze pole widzenia. 1 czerwca wprowadzona zostanie także bezpieczna odległość od poprzedzającego pojazdu, na którą kierowcy będą musieli zwrócić uwagę na drogach ekspresowych i autostradach. Ta odległość wynosi połowę prędkości, z jaką się poruszamy. Czyli, no, krótko mówiąc, jeżeli jedziemy z prędkością 120 km na godzinę, no to odległość od poprzedzającego pojazdu powinna wynosić 60 metrów. Jeśli będzie mniejsza, ryzykujemy nawet 500-złotowy mandat. Taryfikator nowych kar dla pieszych ciągle jest opracowywany. Natomiast od 20 maja ustawa Prawo o ruchu drogowym reguluje status hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch oraz zasady korzystania z nich. Najprościej mówiąc, te urządzenia wspomagające ruch to są po prostu zwykłe hulajnogi bądź deskorolki i rolki, natomiast te urządzenia transportu osobistego to są na przykład te elektryczne Segwaye bądź elektroniczne deskorolki. 1 czerwca ujednolicona zostanie również dopuszczalna prędkość pojazdów w obszarze zabudowanym. Dotychczas między godziną 23 a 5 mogliśmy jechać 60 km na godzinę. Od tej pory będzie to 50 km na godzinę przez całą dobę. Ze wszystkimi zmianami zapoznacie się na stronach internetowych policji. To jest program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Na Słupnej powstanie nowa sygnalizacja świetlna. Egzamin ósmoklasisty w reżimie sanitarnym.
podziel się miłością, zostań rodziną zastępczą w Mysłowicach. Budowa ścieżek rowerowych w mieście trwa. Jeszcze w tym roku w ramach inwestycji Bike and Ride na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej, Stadionowej i Kaspariego powstanie nowa sygnalizacja świetlna. Dzięki niej łatwiej będzie można wyjechać z ulicy Stadionowej i Kaspariego. Na wschodnim wlocie ulicy Oświęcimskiej wyznaczone zostanie przejście dla pieszych, a na południowym na ulicy Stadionowej powstanie przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów. Dzięki temu droga rowerowa na ulicy Stadionowej połączy się z tą biegnącą ulicą Oświęcimską prosto do dworca PKP, gdzie powstanie parking Bike and Ride. We wtorek w mysłowickich szkołach podstawowych ruszyły egzaminy ósmoklasisty. W naszym mieście do egzaminu przystąpiło 550 uczniów. Uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej zmierzyli się z arkuszem z języka polskiego. Według danych udostępnionych przez Urząd Miasta Mysłowice wszystkich ósmoklasistów jest w naszym mieście 556, a do egzaminu w ciągu następnych dni przystąpi aż 550. Teraz jest czas taki trudny. Faktycznie pandemia daje popalić przez cały rok. Uczniów prawie nie było w szkole, więc no ta pewno dla nich to jest duży stres zasiąść teraz w szkolnych ławach i dodatkowo no mieć jeszcze egzamin. W tym roku kolejny raz uczniowie podchodzą do egzaminów, przygotowując się do nich w formie zdalnej. Po długim okresie nauki w domach uczniowie powrócili do szkół w celu napisania egzaminów, zachowując przy tym odpowiedni reżim sanitarny. Ławki były ułożone w 1,5-metrowej odległości, a uczniowie pisali egzamin od 8 do 10 osób w jednej sali. Wszystko było zgodnie z procedurami, z wytycznymi ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, ministra edukacji. Wiadomo, uczniowie po przyjściu musieli sobie zdezynfekować ręce, przeszli w maseczkach, po zajęciu miejsc dopiero mogli zdjąć maseczki. Przygotowania do egzaminów nie należały do najłatwiejszych i wiązały się z wieloma wyzwaniami. Nie zmienia to faktu, że nauczyciele oraz uczniowie starali się jak najlepiej opracować wymagany materiał, mimo mało sprzyjających warunków. Różne bodźce na pewno nie ułatwiały mu nauki, natomiast musieliśmy robić to, co musieliśmy, prawda, w takich warunkach, jakich tylko się dało. Mam nadzieję, że efekty zadowolą zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Jutro czeka uczniów spotkanie z matematyką, a w czwartek zmierzą się z arkuszem z języka angielskiego. Życzymy powodzenia. Gdy chce się zostać rodziną zastępczą, ważna jest nie tylko motywacja do bardzo odpowiedzialnej pracy, ale przede wszystkim predyspozycje przyszłych rodziców oraz możliwość zapewnienia dziecku należytej opieki i warunków do rozwoju. W Mysłowicach właśnie ruszyły Dni Rodzicielstwa Zastępczego, które potrwają do 30 maja. Dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać ze swymi najbliższymi, rodzice zastępcze są szansą na doświadczenie bliskości i bezpieczeństwa ze strony dorosłych. Rodzin zastępczych, które chciałyby zaopiekować się skrzywdzonymi dzieciakami, wciąż jest za mało. Dlatego MOPS od kilku lat prowadzi kampanie promujące zastępczą pieczę. W Mysłowicach właśnie ruszyły Dni Rodzicielstwa Zastępczego, które potrwają do 30 maja. Ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia, większość działań promocyjnych przeniosła się do sieci. Na specjalnie utworzonym na Facebooku wydarzenia potencjalne rodziny zastępcze dowiedzą się, jak nimi zostać. W piątek odbędzie się również konferencja poświęcona rodzicielstwu zastępczemu i wsparciu, na jakie może liczyć rodzina w naszym mieście. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany również tą konferencją, to prosimy o kontakt z naszym działem rodzin. MOPS ogłosił także konkurs Podziel się miłością, zostań rodziną zastępczą w Mysłowicach. Aby wziąć w nim udział, uczniowie mysłowickich szkół powinni stworzyć plakat promujący rodzicielstwo zastępcze i przesłać go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 26 maja. Uczestnicy nie tylko przyczynią się do promocji rodzicielstwa zastępczego, ale także powalczą o cenne nagrody. Bardzo liczymy na tę pracę. Być może jeden z tych plakatów będzie promował całą akcję rodzicielstwa zastępczego w naszym mieście na ten rok i kolejne lata. W Mysłowicach obecnie funkcjonuje 7 rodzin zastępczych zawodowych i 2 rodzinne domy dziecka. Oprócz tego w mieście mamy 75 rodzin spokrewnionych i 29 rodzin zastępczych niezawodowych. Jedną z takich rodzin są państwo Katarzyna i Grzegorz Kubikowie, którzy od lat zajmują się pieczą zastępczą. U nas w naszej rodzinie było 11 dzieci. Nie zdarzyło nam się, żeby pomimo naprawdę strasznych problemów zostawić te dzieciaki same sobie.
one wracają. Zawsze tutaj było bezpieczeństwo i mogliśmy porozmawiać. Zawsze dawaliśmy wskazówki, czy przede wszystkim wysłuchiwaliśmy ich problemów. Pozwalaliśmy na własne decyzje, na to, żeby popełniali błędy. Ale w konsekwencji zawsze byliśmy z nimi. Gdy chce się zostać rodziną zastępczą, ważna jest nie tylko motywacja do bardzo odpowiedzialnej pracy, ale przede wszystkim predyspozycje przyszłych rodziców oraz możliwość zapewnienia dziecku należytej opieki i warunków do rozwoju. Jednak w zamian rodziny zastępcze otrzymują ogrom radości, uśmiech dziecka i satysfakcję, że mogą podzielić się z nimi miłością. Dla mnie co najważniejsze, jest uśmiech tego dziecka, widzieć w oczach jego błysk. Nasze serce rośnie wtedy, jak widzimy, jak taki młodzieniec uśmiecha się i też jest wdzięczny, bo to nie jest tak, że te dzieciaki tylko od nas biorą, ale one nam dają naprawdę ogrom radości. I to jest chyba najważniejsze w tym, żeby nie budzić w nich tego poczucia, że one są z tych środowisk trudnych, ale dawać im tą nadzieję. My to zawsze mówimy w cudzysłowie na normalne życie. Co to znaczy normalne życie? To jest przede wszystkim szacunek, to jest zrozumienie, to miłość, tolerancja. To wszystko chcemy im przekazać. Ósmoklasiści mogą już składać swoje kandydatury do wymarzonych szkół średnich. Rekrutacja dla uczniów klas ósmych ruszyła 17 maja i potrwa do 21 czerwca. Jak w tym roku wygląda oferta mysłowickich szkół średnich i dlaczego warto wybrać właśnie tę szkołę? Postanowiliśmy to sprawdzić na dobry początek. Pierwsze LO imienia Tadeusza Kościuszki. 17 maja ruszyła rekrutacja w mysłowickich szkołach średnich. Młodzież staje przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, a jednym z miejsc, które może wybrać, jest pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki. Na początku zastanawiałam się nad Katowicami, które miały dość obszerną reklamę, ale ostatecznie wybrałam swoje rodzinne miasto, ponieważ tutaj Kościuszko to jest przede wszystkim wspaniała atmosfera, blisko, ludzie, nauczyciele naprawdę wspaniali. Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo obszerna. Przyszli licealiści mają możliwość zapisania się do klasy językowej, politechnicznej, biologiczno-chemicznej, medialno-prawnej oraz ekonomiczno-biznesowej z grupą skandynawską. To, co jest dla mnie ważne jako dla rodzica, językowca, to, że na przykład nauka w klasie językowej, do której chodzi mój syn, jest bardzo dobrze i zorganizowana, i przemyślana. Szkoła zapewnia swoim uczniom nie tylko odpowiednie przygotowanie do egzaminu maturalnego, ale również dba o rozwój ich zainteresowań i dobre samopoczucie. Myślę, że nasza szkoła oferuje wiele zajęć dodatkowych, na które możemy uczęszczać i spędzamy tam wolny czas tak naprawdę i możemy się rozwinąć swoje zainteresowania. Oprócz tego są przygotowania do matury, które na pewno ułatwiają te przygotowania. Wchodząc tutaj do liceum, ja od razu widzę, że jest miło, przyjemnie. Nie jest to tylko instytucja, są różne ciekawe miejsca w szkole, zakamarki tak zagospodarowane, że dzieci, młodzież, przepraszam, czuje się w niej po prostu dobrze. Szkoła bierze udział w wielu projektach europejskich, uczniowie wyjeżdżają na wycieczki oraz wymiany, a także co roku organizowany jest rajd integracyjny dla klas pierwszych. W moim przekonaniu liceum prężnie działa, realizują bardzo dużo projektów europejskich. Za chwilę młodzież będzie wyjeżdżać w różne państwa i realizować swoje cele. W tym roku pierwsze LO przygotowało ciekawy filmik promocyjny, w którym nie występują sami uczniowie, ale również nauczyciele. Mogliśmy zaobserwować świetny filmik, w którym nauczyciele jednak dali się poznać z tej innej strony i zachęcam do zobaczenia filmiku też i naprawdę uważam, że są to ludzie z pasją i bardzo przyjaźnie nastawieni do naszych dzieci. Nie ma co dużo mówić, Kościuszko to po prostu najlepszy wybór. Możecie się zastanawiać, ale mam nadzieję, że się spotkamy we wrześniu, bo tutaj atmosfera wygrywa. Zapraszamy każdego, kto zastanawia się nad wyborem pierwszego LO, do sprawdzenia oferty szkoły i obejrzenia filmiku na Facebooku oraz serwisie YouTube. A już wkrótce przedstawimy Wam ofertę kolejnych mysłowickich szkół średnich. I to była ostatnia informacja w tym wydaniu programu Minął Tydzień. Na kolejne spotkanie zapraszam już za 7 dni. Życzę spokojnego tygodnia i do zobaczenia.